do pracy. Dwa projekty na CryEngine, to jest Sniper 2 i tajemniczy produkt... W II wojnie światowej. Tak. I ten produkt II wojnie światowej, będziemy o tym coś więcej mówili wkrótce. A ja tylko niego parę pytań takich bardzo delikatnych. Okay. To jest nowa marka zupełnie, czy wracacie jakoś... To jest nowa marka. Nowa marka. I to jest shooter z pierwszej osoby? Shooter z pierwszej osoby, gdzie fabuła będzie odgrywała znaczące, będzie miała duże znaczenie jakby w samej grze. To jest taki bardziej styl współczesnych Call of Duty, filmowo pełne akcji, czy może takie shootery bardziej, nie wiem, staroszkolne, gdzie mieliśmy te strzelania? Nie, to jest absolutnie całkowicie bardzo nowoczesne. Właśnie dla mnie to, co ja zaobserwowałem choćby po Black Ops, to jest to, że jakby ten trend w robieniu gier, to jest, że fabuła staje się bardzo, bardzo istotna, tak? I mimo, że szczególnie w grach FPS, tak? No bo wiadomo, że w grach RPG to zawsze była bardzo istotna, czy grach przygodowych tym bardziej. Natomiast w przypadku FPS-ów, no to ta fabuła staje się bardzo istotna i w Black Ops się gra taką fajną grę, nawet szpiegowską powiedziałbym w jakimś tam stopniu. I ja myślę, że to jest kierunek, którym będziemy chcieli podążać. Już w Sniperze dwójce będzie to ten też element fabularny bardzo mocny, i to będzie też bardzo mocny element właśnie w tej grze w II wojnie światowej, dziejące się w II wojnie światowej. My to widzimy w ten sposób, to jest dobra bardzo gra akcji, fabularna gra akcji w II wojnie światowej, ona się dzieje podczas II wojny światowej, aczkolwiek ma zupełnie sobie swoją jakby tam fabułę, która ktoś tam gdzieś tam podąża właśnie w tych wydarzeniach, tak? No ale to nie będzie raczej jakiś tam mega wielki konflikt i tam setki przeciwników, których kładziemy jednego za drugim. To już było i to już jakby, to nie jest to jakby, co jest teraz tak jakby cool, co jakby, czego właśnie, ludzie oczekują. Ale druga wojna też już przestała być cool jakiś czas temu i wszyscy odchodzą od tego okresu, a wy wracacie. Ja myślę, że właśnie w dużej mierze to jest ze sprawą tego, że ta druga wojna światowa, to bo druga wojna światowa to największy pojedynek, największe bitwy, jakie były, kiedykolwiek miały miejsce i tak jakby ostatnio te gry starały się to pokazać, że to jest takie bardzo duże, tak? Tam, że tych przeciwników jest bardzo dużo. No i myślę, że to się stało trochę nudne. I myślę, że właśnie będzie można wrócić. To kameralny konflikt, tak? Będzie duży, tylko to będzie tło, grze, tak? Do konfliktu, tak, ale w grze to będzie bardziej jakby takie no, jednostki specjalne na przykład, tak? Ja nie mówię, że to będzie o jednostkach specjalnych, ale jakby w tym kierunku. Jednostki specjalne gdzieś tam, jakieś tam elementy, może też szpiegowskie, gdzieś coś tam dziejące się właśnie w II wojnie światowej, gdzie ta fabuła naprawdę ma bardzo duże znaczenie i to jest naprawdę ciekawe właśnie z tej strony. I ja myślę, że gdy chcemy zrobić tego typu grę i mimo, że ona jest w II wojnie światowej, to ona może odnieść bardzo, bardzo duży sukces i gracze mogą wrócić właśnie, może ta II wojna światowa może być nawet tutaj mocnym aspektem tej gry, bo taki gier chyba jeszcze... No, dawno takich gier nie było. Były próby robienia tego typu gier lata temu, to wiemy, ale dużego takiego spektakularnego produktu w skali światowej, no wiele lat nie było. To jest pierwszy projekt tego studia z Rzeszowa, czy oni wcześniej czymś... Nie, oni robili gry przygodowe, tam jest bardzo dobry zespół, bardzo utalentowany zespół, robili gry przygodowe, między innymi Art of Mary, Chronicles of Mystery i od jakichś tam 4 miesięcy oni bardzo mocno supportują studio w Warszawie, właśnie tworzenie wersji PlayStation 3, czy jakby pracami już na CryEngine, żeby jakby to przekazuje Warszawa tam duże umiejętności do już stricte technicznych do właśnie tego studia w Rzeszowie. No, to studio jest bardzo utalentowanym studiem z wieloletnim jakby doświadczeniem, tak? No, tylko niekoniecznie w FPS-ach i dlatego ten okres kilku miesięcy, który był potrzebny, żeby oni naprawdę byli już jakby gotowi, żeby przystąpić do robienia. Aczkolwiek na przykład to w dużej mierze animatorzy z Rzeszowa wspierali materiał wideo, który był widoczny, przerywniki filmowe, które były w Sniperze jedynce, na przykład, tak? Bo tam na przykład animatorzy potrafili bardzo dużo i byli w stanie pomóc tutaj zespoły w Warszawie. Czyli premiera tego FPS-a II wojny światowej. To jest 2012 rok. Tak, tylko ja nie powiedziałem, że to jest szpiegowski. To jest na pewno taki fabularny FPS. Fabularny. Takimi, tak? Być może, tak? Ja bym nie chciał jeszcze tutaj niczego mówić, bo nie ma sensu obiecywać czegoś, czego nie jesteśmy gdzieś tam jeszcze w pewni, w 100% pewni, tak? A 3D, 3 platformy, PS3, Xbox, PC? No na pewno 3, te 3, na pewno te 3, ale może jeszcze inne. A 3D też tam planujecie? No tak, w Sniperze też planujemy 3D.